Witam serdecznie. To nasz drugi odcinek rozmów przy Orężadzie. Jesteśmy 48 godzin po meczu z Tomiloszyn z Sandecją Nowy Sącz. Ja nazywam się Emil Marecki, jest ze mną Krzysztof Bekier. Zaczynamy standardowo od Stomilu. Krzysiu, powiedz, jak Ci się podobał mecz z Sandecją? Mam taki ambiwalentny stosunek do tego, czyli trochę mi się podobał, trochę mi się nie podobał. Znudziłem się na pierwszej połowie. Nic się nie działo, umówmy się. Natomiast ten blask Jupiterów rozpalił moje serce i zupełnie inaczej patrzyłem wtedy już na to spotkanie. Były dwie piękne bramki. Dużo się działo. Można było popatrzeć na nowych zawodników. I to już naprawdę zapachniało pierwszoligową piłką. Bardzo mi się podobała bramka Kujawy. Rewelacja. I podobał mi się strzelec z pierwszej bramki, Łukasz Suchocki. Przede wszystkim dlatego, że znowu zobaczyłem Suchego takiego jak za dawnych, dobrych lat. Biegał, walczył, dośrodkowywał. Tak bym chciał, żeby robił przez cały sezon. No Łukasz Suchocki praktycznie się nic nie zmienił. Miałem, że po prostu był, nie wiem, kontuzjowany i znowu skoczył do Stomilu. Bo tak to trochę wygląda. I biegał tak jak przed odejściem do Olimpii Grudziądz. Mi też się to spotkanie podobało generalnie. Ta pierwsza połowa była taka, no, można powiedzieć, nudna dla kibica. Dobrze, że Stomil tam nie stracił żadnej bramki, no bo Sandecja miała przewagę. Mądrze zagraliśmy. No i w drugiej połowie chyba dzięki tym właśnie Jupiterom odpaliło i zagramy właśnie ze Śląskiem Wrocław. I chyba właśnie to losowanie w czwartek jeszcze bardziej zmobilizowało naszych piłkarzy, żeby wygrać z Sandecją. No na pewno jest to wiele większy smaczek niż gdyby miał przyjechać na Spadkowicz Zawisza lub Bełchatów. Ekstraklasowa drużyna, dawno jej nie było w Olsztynie. Podejrzewam, że będą emocje, bo Stomil umie grać z silniejszymi przeciwnikami i potrafi stworzyć widowisko. Pamiętasz Puchar z Widzewem, świetny mecz. Losy ważyły się praktycznie do samego końca. Liczę właśnie na takie widowisko, na to, że się zaprezentujemy, że pokażemy dobrą piłkę, a może uda się ten Śląsk, który na razie nie jest jakąś mega mocną drużyną, może się uda pokonać. No jest na to nadzieja przynajmniej. Pamiętam też mecz z Ruchem Chorzów, tam rzuty karne zdecydowały o tym, że odpadliśmy. Tak więc można się nastawić, że będzie ciekawe widowisko i spodziewać się kompletu widzów. Jak miałbyś rady dla naszych kibiców, żeby się udali na to spotkanie bez nerwów? No przede wszystkim muszą kupić bilet przez sprzedaży. To można zrobić w klubie, można zrobić w sklepie Egit. Bez żadnych problemów można nabyć ten bilet kilka dni wcześniej, żeby nie stać w kolejkach, bo niestety to jeszcze nie jest dograne w klubie. Te wszystkie błędy, które widzieliśmy w zeszłym sezonie, które denerwowały, których często na różnych łamach wspominaliśmy, czy my, czy kibice, to jest strasznie denerwujące i trochę niepoważne ze strony klubu, w moim odczuciu. Nie jest to profesjonalne podejście do kibica jako do klienta, jako do sponsora klubu, bo uniemożliwiają po prostu sprzedaż biletów. Na pewno w jakimś tam stopniu obniża to naszą frekwencję. I nie jest to wina obiektu starego, tak? Tylko właśnie nieprofesjonalnego podejścia do paru rzeczy. Ja mam wrażenie właśnie, że właśnie ten problem polega na tym, że właśnie kupi się bilet wcześniej i to wszystko rozwiąże. Nie, bo kupi te 4000 biletów wcześniej, ale też będą problemy z wejściem, bo ochrona chyba nie jest przystosowana do meczów piłkarskich. Doświadczenie mają chyba tylko na koncertach i na niczym więcej. I tu się rodzi problem. Tych wejść chyba powinno być więcej. I nie rozumiem, dlaczego nie może być jeszcze dodatkowych dwóch wejść od strony Aquasfery, gdzie teraz stał niebieski płot, który nie wiem, co miał oznaczać, szczerze mówiąc. Tam zdecydowanie powinny stać jeszcze 2-3 dodatkowe wejścia. Całkowicie się tutaj z Tobą zgadzam. Tym bardziej, że obaj pamiętamy czasy ekstraklasy, gdzie co prawda trzeba było przyjść wcześniej na mecz, nawet godzinę, ale tam wchodziło 15 tysięcy, nie dwa, nie trzy. Więc jest dużo rzeczy do poprawy w klubie, jeżeli chodzi tutaj o organizację.
Obawiam się, że właśnie, już się powtórzę, ale obawiam się, że ma to duży wpływ na frekwencję. Na to, że ludzie widzą, czytają, słyszą od znajomych, że tam po prostu się nie da wejść. I dlatego nie przychodzą. Może powinniśmy o tym nie mówić, to może będzie więcej, żeby przychodzić. Nie, myślę, że jednak powinniśmy mówić szczerze o tym, co jest źle, tak, w klubie. Wydaje mi się, że takie sygnały od nas, od kibiców, powinny trafić do klubu i powodować to, że jednak ten profesjonalizm będzie wzrastał. Bo tak jak mówiliśmy cały czas, samo założenie spółki akcyjnej nic nie zmienia. Trzeba jeszcze naprawdę dużo pracy. W sobotę Stomil gra w Bełchatowie. Czego możemy się tam spodziewać? Twoim zdaniem? Wszystkiego. To tak jak mówił trener tysiąclecia, tak? Możemy przegrać, zremisować lub wygrać. A na poważnie ja po cichu liczę chociaż na jeden punkt. Bełchatów przeżywa swój kryzys po spadku z ekstraklasy. Przemeblowanie składu. Liczę, że zbudowani tym zwycięstwem pucharowym pojedziemy tam naprawdę mocno zmotywowani, powalczymy i kto wie, może nawet pokusimy się o 3 punkty. Ja właśnie z takim założeniem bym jechał do Bełchatowa po 3 punkty, bo zespół jest GKS-u z Spadkowiczem, tam ponad 17 chyba piłkarzy odeszło teraz, między innymi Paweł Baranowski, który podpisał kontrakt w Austrii. Przyszło, z tego co pamiętam, 5 zawodników, między innymi wypożyczony z Lecha Jakub Serafin. Jest zespół w większej przebudowie niż my, gdzie my mamy tutaj trzon zespołu utrzymany. I doszli piłkarze doświadczeni. Więc ja stawiam przed zespołem tutaj, że mają jechać po zwycięstwo, nie po żaden remis, bo to się zawsze kończy porażką, tylko po zwycięstwo. W tym sezonie, w którym spadliśmy piłkarsko, tam byliśmy blisko zwycięstwa. Paweł Łukasik zmarnował niezłą sytuację. Później to się właśnie tak skończyło, że ostatecznie przegraliśmy, więc tutaj trzeba jechać po zwycięstwo, strzelić jakąś bramkę i powinno być dobrze. Nie to, że jestem jakimś tutaj punktatorem, chciałbym zachowawczo podchodzić. Nie, ja liczę na zwycięstwo. Natomiast jeżeli wywieziemy stamtąd remis, będę zadowolony. To chciałbym też, żeby wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Chciałbym tych 3 punktów. Ale remis się nie obrażę. Wyjątkowo ten odcinek będzie podzielony na 5 części tematycznych. Chcemy zobaczyć, jak to się będzie Wam oglądało. I taka prośba do Was. Pamiętajcie polubić nas na Facebooku, Twitterze i na YouTubie.